również pobyt w warunkach komfortowych i relatywnie bardzo bezpiecznych nie musi się dobrze kończyć. Konsul pewnego kraju z zachodniej Europy, który przebywa na co dzień w Polsce, pojechał na wycieczkę do któregoś z krajów afrykańskich. No oczywiście przebywał w hotelu pięciogwiazdkowym, głównie spędzał czas na basenie, a więc można powiedzieć, że ryzyko jest minimalne. Przyjechał do kraju, pojawiły się zmiany skórne, które w konsekwencji okazały się tak zwaną muszycą, a więc po prostu on leżał na ręczniku jasnym, który przyciągał muchy i te muchy składając jaja na tym ręczniku, prawda? Ręcznik był mokry, później wycierając się doszło do zarażenia i no, był tutaj u nas w instytucie z tego powodu leczony. Jest oczywiście kilka prostych rzeczy, które pomagają uniknąć chorób tropikalnych, bo umówmy się, że najważniejsze to nie leczyć się, tylko unikać chorób tropikalnych. To podstawową to jest to, żeby pić wodę zawsze z wiadomego źródła, najlepiej butelkowaną i to jeszcze sprawdzić, czy ten kapsel pstryknie. Jeżeli mówimy o bezpiecznych zachowaniach w sensie uniknięcia infekcji przewodu pokarmowego, to nie jeść pokarmów odgrzewanych na ulicznych straganach, gdzieś w podejrzanych miejscach. Niczego nie wolno jeść, co miało kontakt z bieżącą wodą z nieznajomego źródła, czyli warzyw, owoców, których nie można obrać. Sprawdzać zawsze źródło pochodzenia lodu, prawda? Czy jest, bo lód, kto produkuje lód z wody przegotowanej, nie? To jest kosztowne. Po prostu nie choruję, wie pan. Jem to, co oni, przede wszystkim. I moim zdaniem nie warto grzebać w talerzu i usuwać niektórych rzeczy. Skoro w Meksyku dostał pan placek z kukurydzy, tortillę, która zawiera w sobie kredę. Obok tego jalapeños, czyli papryczki, bardzo często z octu, o odcinie kwaśnym, a tam była kreda. To znaczy, że jedno drugie zrównoważy. I do tego dostał pan jakieś mięso. No niech pan je. Oni jedzą, też są z gatunkiem homo sapiens. Skoro nie umierają, to i pan nie umrze. Jak słyszę przewodników w Egipcie, którzy polskim wycieczkom radzą, proszę tego nie jeść, bo państwo dostaną zemsty tam faraona czy czegoś takiego. A obok widzę czteroletni chłopiec z tatusiem przyszedł i je. No to jest radykalna sprzeczność. Jedz to, co oni, tylko dokładnie tak, jak oni. Trudno też być w jakimś miejscu i nie spróbować lokalnej kuchni, więc no, należy się zaopatrzyć w podstawowe środki, które pomagają przetrwać trudne momenty. Myj owoce przed jedzeniem. Owoce skórkowe trzeba również wymyć. Trzeba je obrać czystym nożem. Jeżeli jest takie angielskie powiedzenie cook it, peel it or forget it, prawda? Czyli ugotuj, obierz albo zapomnij o tym. To był wyjazd do Indii, więc tam korzystałem z różnych jakichś tanich moteli, z tanich hotelików i nie można powiedzieć, w którym momencie złapałem pasażera na gapę, bo taka możliwość w tamtym rejonie świata pojawia się praktycznie od przyjazdu, więc no ale ciężko też się tak zastosować do wszystkich po prostu zaleceń lekarzy. W moim przypadku to było znaczne osłabienie, cały szereg nieprzyjemności żołądkowych. Leczenie trwało z kilka tygodni. To są na ogół środki, które niszczą naszą naturalną florę bakteryjną, osłabiają nas. Musimy zrezygnować czasem z różnych rzeczy, takich choćby jak picie alkoholu w tym czasie. Jest kilka takich szczepów ameby, które to przeżyją. Może pan gotować w wysokich temperaturach, chlorować, a ona i tak się przedrze. Na to miejscowi też nie mają sposobu. Tutaj statystyka rządzi. Albo ma pan szczęście, albo nie. Statystycznie mało prawdopodobne, żeby się pan tym akurat zaraził. Z malarią jest podobnie. Jak państwo słyszą opowieści o tym, że są szczepionki na malarię, proszę sięgnąć do innej literatury. Nie ma szczepionki na malarię. Została wynaleziona przez Polaka w Kolumbii bodajże, ale źle ją opatentował. Zastrzegł w patencie, że nie wolno na niej zarabiać. I w związku z tym żaden koncern nie chce tego wyprodukować, jeżeli nie będzie miał z tego profitów.
moim zdaniem głupio robią, bo każdy koncern, który by powiedział, nic nie zarabiamy na tej szczepionce, ratujemy 300 milionów ludzi rocznie, przy okazji sprzedałby jakieś swoje inne aspiryny albo inne kremy do nosa. Jest oczywiście choroba, przed którą chciałabym przestrzec szczególnie, to jest malaria. Są w tej chwili leki antymalaryczne. Niektórzy uważają, że tacy są świetni i wielcy z nich podróżnicy, że tych leków nie przyjmują, a oczywiście nie warto ryzykować. Natomiast oprócz tego, że trzeba brać leki, które są profilaktyką antymalaryczną, przede wszystkim trzeba naprawdę używać dużo repelentów, używać moskitier po to, żeby unikać ugryzienia przez komary. Ja akurat nie zachorowałam na malarię, zachorowałam na dengę, która jest jeszcze gorsza, niestety, i nie ma na nią żadnego lekarstwa. To jest naprawdę bardzo ciężka choroba i mogę powiedzieć, że przeżyłam, ale kosztowało mnie to bardzo dużo, nie tylko zdrowia, ale i odporności, bo od właściwie 2 lat cały czas borykam się z obniżoną odpornością po tej niefortunnej chorobie. Natomiast, no cóż, prawdę mówiąc, chyba byłam trochę za mało uważna, żeby unikać po prostu ugryzień komaru. Na malarię jest prosty sposób. No 30 lat jeżdżę i nigdy nie miałem śladu malarii, bo się smaruje wszystkim, co śmierdzi obrzydliwie dla komara. Po prostu mnie nie gryzą. Kupuję DEET w dużych stężeniach. Jak został zdelegalizowany w Unii Europejskiej, Bayer przestał DEET robić, tylko jakieś perfumki teraz produkuje, to kupuje od armii amerykańskiej. Stężenia powyżej 30%, proszę pana, topi się wszystko, co pan ma plastikowe. Topią się guziki, te są z kokosa na szczęście. Stopił mi się szkiełko od zegarka, myślałem, że szklane. Trwają dyskusje, szczepić się czy nie szczepić. No ja jestem akurat zwolenniczką, nikogo nie namawiam, ale ja jestem zwolenniczką szczepienia się przed wyjazdem w różne trudne rejony świata. W sanepidzie zawsze jest lista szczepień obowiązkowych i zalecanych. Wydaje mi się, że nie warto ryzykować. Czasem te choroby są tak trudne i tak egzotyczne i tak właściwie niemożliwe do leczenia na terenie Polski, bo też i wiedza, weźmy pod uwagę, podstawowa taka wiedza lekarzy jest niewystarczająca, że no, warto mieć też na względzie, że jeśli wracamy z kraju egzotycznego, to nie wolno bagatelizować niczego, nawet zwykłego, wydawałoby się, przeziębienia, ponieważ wracamy z jakiegoś rejonu i wydaje nam się, że po prostu złapaliśmy grypę. Tymczasem może to być bardzo groźna choroba, dlatego trzeba zgłosić się do lekarza, który zajmuje się konkretnie chorobami tropikalnymi i jest w stanie w porę taką chorobę wyłapać i rozpocząć leczenie. Broń Boże, nigdy i zasadniczo na nic. Nie szczepić dzieci też w Polsce. Unia przymusza na wszystkie sposoby. To jest państwo policyjne. Jak działa szczepionka? To państwo ze szkoły powinni pamiętać. Szczepionka to jest wirus pozbawiony narzędzi ostrych. Czyli ma wyłamane paznokcie. Nie jest w stanie panu zrobić krzywdy, ale drażni. Pański system immunologiczny produkuje przeciwciała. Na tym polega szczepionka ogólnie. I teraz tak, zaszczepił się pan na jedną rzecz, pański system immunologiczny produkuje przeciwciała. Zaszczepił się pan na drugą, pański system już produkuje przeciwciała na 2 rzeczy. Zaszczepił się pan na 12 różnych chorób, szczepionki mogą być skuteczne, na 12 różnych chorób, to pański szpik kostny produkuje dla 12 chorób bez przerwy przeciwciała, które są w danej chwili niepotrzebne. I teraz pan zapada na zwykłą grypę. Gdyby nie to, że pański system immunologiczny jest zajęty produkowaniem na żółtą febrę i inne cholery niepotrzebne, to pan by się przed tą grypą obronił. Ale pański system jest zajęty czym innym i ma już tylko 15% wolnych mocy przerobowych. I pan zapada ciężej na choroby, na które pan nie jest zaszczepiony, niż gdyby pan nie był zaszczepiony na nic. Nie szczepię się na nic. Choroby, które są typowe dla danej strefy klimatycznej, są stosunkowo rzadkie, jest ich niewiele. No i w takich wypadkach to nie ulega wątpliwości, że trzeba się szczepić. Do szamanów nie chodzimy, do znachorów z braku laku poszedłbym i chadzam. O chodzenie boso to też wszystko zależy, gdzie chodzimy boso. Na ogół nie polecam chodzenia boso nad brzegiem jezior mało znanych, bez rozeznania lokalnej sytuacji. Ze względu na to, że występują albo mogą występować tam albo pchły piaskowe, albo na przykład zakażenia niektórymi nicieniami, które wnikają aktywnie przez skórę. Slogany odnośnie
picia przygotowanej wody, wody butelkowanej. Często wprowadzenie tego na miejscu w praktykę jest niemożliwe. No, zakładając, że gdzieś w Uzbekistanie docieramy do górskiej wioski, gdzie nie ma kanalizacji, nie ma żadnych filtrów do wody, a my jesteśmy po prostu częstowani i przyjmowani, goszczeni tym wszystkim, co jest tam dostępne na miejscu. Automatycznie gdzieś wchodzimy w tą odbitę tego, co u nas jest opisywane jako zagrożenia. Jesz na przykład z miski z 20 mężczyznami, tak? Dostajesz co chwilę, wiesz, papierosy z różnego źródła, nie wiem, garść ziaren słonecznika, które przeleżały z kilka godzin w brudnej kieszeni, gdzie pieniądze po prostu, wiesz, trafiają z rąk do rąk. Klasycznym przykładem są zakażenia, które miały miejsce na przykład w Hurgadzie czy w Sharm el-Sheikh, gdzie źródłem masowego zakażenia na żółtaczkę pokarmową było spożywanie soków wystawionych w dzbankach otwartych, soków pomarańczowych. Jeżeli siedzi 15 mężczyzn, którzy właśnie skończyli pracę i jedzą pilau z jednej po prostu misy, to my jemy razem z nimi. Jeżeli ktoś wybiera nam ręką najlepszy kawałek mięsa i praktycznie wkłada do ust, no to my go po prostu jemy. I to są właśnie te sytuacje, w których no, możemy coś złapać. Czasami ludzie też jakby przeceniają swoje możliwości. Jak ktoś chce za $100 spędzić miesiąc w Afryce, no to życzę szczęścia, ale pewno nie wszystko będzie tak, jak sobie wyobraża.